Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim już webinarze programu Szkoła Twórczych Praktyk. Nasz program jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a spotykamy się, żeby słuchać i rozmawiać o edukacji kulturowej. Ja się nazywam Jan Bliźniak i jestem jednym z koordynatorów programu, a jest z nami Edyta Ołdak, graficzka, animatorka, ekspertka edukacji kulturowej, również mentorka na naszym kursie edukacji kulturowej, która pracuje z grupami uczniowskimi nad ich projektami. A porozmawiamy o sztuce współczesnej i jej roli w treningu kreatywności. Edyto, oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Postaram się, żeby było dynamicznie i postaram się, żeby przekazać Państwu jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej praktyki, praktycznych porad. No więc startujemy, zaczynamy. Postarałam się o to, żeby przedstawić Państwu taką agendę. Agendę naszego dzisiejszego spotkania. Na początku chwilę o mnie, ale to na pewno nie będzie 5 minut, a może 2-3 minuty. Potem zaproszę Państwa na taki krótki filmik, który nagrywałam jeszcze dzisiaj rano, dosłownie 2-3 minutowy. To będzie taka prezentacja moja etapów ewolucji sztuki, zainspirowana książką Jerzego Ludwińskiego o tym, że sztuka, tak jak wszystko dookoła, ewoluuje. I jak to się stało, że od obrazu, obiektu przyszliśmy do czegoś tak efemerycznego, jakim teraz jest sztuka współczesna, do czegoś, o czym ludzie zwykli mówić, że tego na przykład nie rozumieją, co rozumiem. Potem przejdziemy sobie po kolei przez ten cykl właśnie zaproponowany przez Jerzego Ludwińskiego, czyli te etapy ewolucji sztuki, żeby się im przyjrzeć tak pod kątem już konkretnych dzieł, ale będę miała tylko dwa dzieła z każdego etapu, czyli 12 fantastycznych dzieł, o których sobie chwilkę porozmawiamy. A potem opowiem o swoim doświadczeniu ponad 4-letnim, ale tak w zasadzie to takiej praktyce dużo dłuższej, gdzie właśnie sztukę współczesną używałam nie tylko do treningów kreatywności, ale przede wszystkim do treningów umiejętności społecznych, gdzie kreatywność jest też jedną z umiejętności. Opowiem o tym coś więcej, coś bliżej. Podam Państwu bardzo konkretne materiały na ten temat, konkretne scenariusze. Mam nadzieję, że te bogate zdjęcia, które przedstawię, bo mój pokaz slajdów ma ponad 200 zdjęć, które będę oczywiście ilustrowała wypowiedzią, będzie też dla Państwa jakąś inspiracją do swojej pracy twórczej. A potem chciałabym opowiedzieć o tym, w jaki sposób właśnie sztukę współczesną wykorzystać do treningu kreatywności. Sobie trochę odczarujemy słowo kreatywność. Słowo, które trochę mam w zasadzie wrażenie, że jest taką łatką dla działań, w których mam zrobić coś z niczego, mam za pomocą jakichś materiałów zrobić coś trochę za pomocą instrukcji. Do końca nie wiem, czy tym jest kreatywność, ale chciałabym Wam opowiedzieć o innym moim postrzeganiu słowa kreatywność, o tym, gdzie mamy tylko swoją głowę i jakąś potrzebę, a sami po prostu wynajdujemy, wymyślamy rozwiązania tych potrzeb, dobieramy samodzielnie metody rozwiązywania tych potrzeb. Kreatywność, którą ja rozumiem jako wynalazczość. I chyba zakończymy takimi konkretnymi trzema projektami stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie, w które to miałam zaszczyt realizować i mam nadzieję, że zostanie nam 3 albo 5 minut czasu na pytania. Tak jak obiecałam, trochę o mnie, ale tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli wszyscy razem tutaj osadzić się właśnie w tej tematyce i też chciałabym opowiedzieć o moim backgroundzie, bo to jest bardzo ważne, że wywodzę się ze środowiska NGO-sowego, ze środowiska pozarządowego i że wywodzę się z takiej mojej pasji, jaką jest edukacja. Ja przez 12 lat prowadziłam organizację pozarządową. Te tutaj wspaniałe tytuły to niekoniecznie tytuły, które ja osobiście uzyskałam, ale które wspólnie z moimi współpracownikami i współpracowniczkami otrzymaliśmy, działając właśnie na polu edukacji kulturalnej.
Ja realizuję projekty zaangażowane społecznie. To jest takie dla mnie niesamowite, że sama za chwilę będę mówiła o ewolucji w sztuce, a sama tą ewolucję u siebie przeszłam, bo wyszłam od obrazu. Jeszcze 15 lat temu malowałam obrazy, aż w końcu stwierdziłam, że on jest dla mnie zbyt płaski po to, żeby wyrazić siebie. Zaczęłam szukać innych form, a w tej chwili taką formą, dla mnie taką formą, która mnie najbardziej, z którą ja się najbardziej utożsamiam, jest sztuka społecznie zaangażowana. Działam zarówno w mieście, jak i na wsi. Działam zarówno z nowymi technologiami, jak i z mocno z takimi sensualnymi, tradycyjnymi formami. Nie ograniczam się. Ale takim wspólnym mianownikiem, myślę, jest dla mnie sztuka projektowa, design, sztuka użytkowa, sztuka, projektowanie 2D, projektowanie 3D. Miałam w swojej działalności projekty, w których angażowałam pracownie architektoniczne i pracownie projektowe do działań i chciałam pokazać, że design służy sztuce, że design służy, przepraszam bardzo, edukacji. I że sztuka służy edukacji. Były to projekty realizowane nie tylko dla szkół, ze szkołami, dla uczniów, z uczniami, ale także projekty dla na przykład Fundacji Synapsis czy Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach, które to są projektami właśnie z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja wystaw to jest absolutnie takie moje medium. Chcę się przez to wypowiadać, uwielbiam to robić. Projektuję te wystawy w zasadzie od samego początku do końca, myśląc o całej ścieżce edukacyjnej wokół tych wystaw, o narracji, o tym, co chcę przekazać poprzez wystawę. I myślę, że wystawa jest takim wspaniałym medium. Zajmuję się również grafiką użytkową, projektową. Od 15 lat działam na tym polu i dlatego ta twórczość wizualna i w ogóle sama wizualność, grafika jest szalenie istotna w moich działaniach. Zajmuję się również szkoleniami i strategiami dla instytucji kultury, czymś, co po prostu mnie też zajmuje, bo oprócz tego, że działam właśnie na tym polu edukacyjnym, to jestem, czuję się również strategką, taką osobą, która do rozwoju instytucji i do edukacji jako takiej. Uwielbiam pracę z młodzieżą. Przez 3 lata prowadziłam Warszawski Festiwal Młodych, ale to już jest ostatni slajd. To, co mnie najbardziej w zasadzie definiuje, to jest właśnie praca w szkole i praca z uczniami i uczennicami. I pomimo tego, że nie jestem etatową nauczycielką, czuję się edukatorką, bo ze szkołą związana jestem praktycznie od 15 lat, w takiej edukacji nieformalnej, wchodząc do szkół z różnymi programami. I teraz chciałabym, żebyśmy sobie właśnie porozmawiali o tym, o ewolucji w sztuce. To, co dla Państwa przygotowałam, to taki na początku zacznijmy od takiego krótkiego filmiku. On jest właśnie inspirowany wspaniałą książką, którą jest takim w ogóle moim przewodnikiem po świecie. Nie tylko po świecie sztuki, ale w ogóle po świecie. Epoka Błękitu, Jerzy Ludwiński. To jest wspaniały teoretyk, który w latach 70. i 80. głosił niesamowicie śmiałe teorie i okazuje się, że one są naprawdę bardzo, bardzo blisko spełniającą się samoprzepowiednią, o czym za chwilę. I teraz spróbuję udostępnić ten film, co nie będzie aż takie łatwe, ale postaram się. Wyobraźmy sobie, że to akwarium to przestrzeń galeryjna, przestrzeń wystawiennicza, miejsce, w którym pokazujemy sztukę. Jesteśmy przed etapem pierwszym ewolucji sztuki, w ogóle przed ewolucją, przed rewolucją w sztuce. Jesteśmy w salonie wystawienniczym. Salon to takie miejsce w XIX wieku, do którego przychodził przede wszystkim ekspert. Artysta działał gdzieś daleko w jakimś swojej pracowni. Ekspert oglądał zawieszone jedne pod drugim obrazy. Obrazy, które przedstawiały rzeczywistość. Musiał opowiadać o świecie. To był ten moment przed rewolucją. Potem następuje wynalezienie fotografii
I artysta zostaje zwolniony z obowiązku przedstawiania świata, nie musi już tego robić, może zająć się obrazem. I to, tu zaczyna się sztuka nowoczesna i tu zaczyna się największa zabawa, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Znikają obrazy ze ścian. Następuje etap przedmiotu. Etap pierwszy, etap przedmiotu, w którym w przestrzeni galeryjnej liczy się przedmiot. Ramą tego przedmiotu jest powietrze wokół niego, wokół dzieła sztuki. Jest przestrzeń, jaka jest i napięcia, jakie zachodzą między obiektami sztuki, które znajdują się w salonie wystawienniczym, który nawet już przestał nazywać się salonem wystawienniczym, a zaczął nazywać się Wait Cube, czyli przestrzenią ekspozycyjną. Ciągle przychodzi tutaj ekspert, ale pojawia się też nowy gracz, mianowicie zainteresowana osoba sztuką, po prostu odbiorca sztuki, artysta, ciągle pozostaje gdzieś poza przestrzenią galeryjną. Obraz zaczyna być zbyt płaski. Zbyt płaski, żeby wyrazić siebie, zbyt płaski, żeby wyrazić swoje emocje. Następuje drugi etap. To jest etap przestrzeni. Aranżujemy przestrzeń wokół galerii. Naszym blejtramem nie jest płaska rama, na której jest płótno. Naszym blejtramem jest cała przestrzeń ekspozycyjna. Następuje zabawa przestrzenią. I tutaj też przychodzi ekspert, przychodzi odbiorca sztuki, artysta ciągle gdzieś jest poza przestrzenią galeryjną. Znów jest to za mało dla artysty, znów czegoś pragnie więcej, nie tylko artysta, ale ekspert i odbiorca. Następuje kolejny etap. Czas jest demiurgiem. Czas tworzy dzieło sztuki. To wszystkie akcje w stylu happeningu, performance'u, eventu artystycznego, w którym nie do końca artysta jest w stanie przewidzieć wszystko. Odbiorca i ekspert również, oprócz tego, że znajdują się w galerii, to są zaproszeni do tworzenia razem z upływającym czasem. Artysta również znajduje się już wewnątrz dzieła sztuki. To etap czasu. I znów czegoś nam brakuje. Znów jest to zbyt płaskie do tego, żeby wyrazić siebie. Następuje kolejny etap ewolucji, w którym nie ma już galerii. Naszą przestrzenią do tworzenia jest świat. Wychodzimy z galerii, przenosimy wszystkie działania, które do tej pory znane były ze świata sztuki, w przestrzeń miasta, w przestrzeń, w której żyjemy. Oprócz tego, że są nasi trzej gracze, artysta, odbiorca i ekspert, pojawia się nowy gracz, zwykły przychodzień. Osoba, która wcale być może nie jest zainteresowana sztuką, ale jest też elementem tego procesu twórczego. I to jest ten moment, w którym zaczyna się sztuka współczesna. Po nim następują jeszcze dwa etapy ewolucji. Etap totalny i etap zero, o którym postaramy się jeszcze opowiedzieć po filmie. W prostym filmie, który właśnie jest takim filmikiem, ja trochę w ostatniej chwili wpadłam na to, żeby go nagrać i Państwu pokazać, bo może to też Was zainspiruje do tego, żeby w taki sposób opowiedzieć o sztuce, o ewolucji w sztuce swoim uczniom i uczennicom, bo ja dokładnie w ten sposób opowiadam o ewolucji w sztuce moim uczniom i uczennicom. Właśnie prezentując te etapy, zatrzymując się w tej opowieści, rozciągając ją na trochę dłuższą wypowiedź, tutaj nie czułam, żeby to czułam po prostu, że tyle akurat wystarczy, ale można to oczywiście przeciągać w tej opowieści, w opowieści, kim jest odbiorca, kim jest artysta, kiedy pojawia się ten zwykły przechodzień i tak dalej, i tak dalej.
Ja chciałabym teraz Państwu pokazać właśnie te etapy ewolucji w formie już bardzo konkretnych dzieł. Pokażę Wam po dwa dzieła z każdego etapu ewolucji. Dwa takie, które wybrałam, które lubię, które uważam, że coś mówią o tym, o tym akurat etapie sztuki, po to, żeby po prostu zilustrować to faktycznymi przykładami. Etap pierwszy to etap przedmiotu. Ja tam w tym filmiku pokazałam po prostu obraz, ale nie do końca byłam precyzyjna. Etap przedmiotu to wszelkie formy, które łączą ze sobą rzeźbę i malarstwo. To są wszelkie obiekty eksperymentalne. Jerzy Ludwiński, jak pisał o tym etapie, jak pisał w ogóle o etapach ewolucji w sztuce, do czwartego etapu chyba po prostu posiłkował się czymś takim jak tendencje. To znaczy przy każdym etapie ewolucji mówił, to są tendencje takie jak. Tak, na przykład neo-dada, malarstwo materii, nowy realizm czy minimal art. Tutaj to, co widzimy, to jest dzieło Rauschenberga, który jest takim kluczowym po prostu przedstawicielem tego nurtu. Ale to, co chciałabym Wam pokazać, to takie dzieło, Jima Dajna, łóżko sprężynowe i też często pokazuję tą pracę moim uczniom i uczennicom, właśnie opowiadając im o tym, że przedmiot ma znaczenie i że w ogóle w sztuce współczesnej przedmiot ma znaczenie. To jest osobista wypowiedź o domu rodzinnym, osobista wypowiedź o wszelkich doświadczeniach wyniesionych z domu rodzinnego poprzez użycie właśnie przedmiotów z tego domu rodzinnego. Każdy z tych przedmiotów jest nacechowany emocjonalnie. To jest niesamowity punkt wyjścia do pracy z uczniami i uczennicami. No i też właśnie o co chodzi tak na dobrą sprawę w działaniach właśnie z tego nurtu sztuki już współczesnej, to, że w zasadzie upraszczając, każdy może taką sztukę zrobić, ale upraszczając, oczywiście za tymi dziełami wybitnych artystów i artystek idzie myśl i tak dalej, ale tak jak potem pokażę w tych treningach umiejętności społecznych i o tym, w jaki sposób w treningu kreatywności wykorzystać sztukę współczesną, to ja się bardzo często posiłkuję tym uproszczeniem, wiedząc oczywiście, że jest to uproszczenie, ale posiłkuję się tym uproszczeniem, bo to daje niesamowite poczucie sprawczości w takim uczniu, uczennicy, niesamowite poczucie, wzmacnia poczucie własnej wartości, bo bardzo często okazuje się, że efektem finalnym jej działań jest przedmiot, jest obiekt, który jest z powodzeniem, mógłby być obiektem, który znalazłby się w White Cube, w przestrzeni wystawienniczej i to jest szalenie istotne i to jest właśnie ta niesamowity potencjał, jaki właśnie w sztuce współczesnej tkwi. Drugim etapem był etap przestrzeni, jak Państwo pamiętacie, i nie chodziło tylko i wyłącznie o taką przestrzeń galeryjną, ale w ogóle o zaaranżowanie przestrzeni, nawet takiej właśnie przestrzeni jak przestrzeń pozagaleryjna. Tu mamy przykład aranżacji Christo i Jean-Claude'a, które polegały na opakowywaniu jakichś budynków użyteczności publicznej, mostów właśnie w takie materiały. To jest też niesamowite, jak nie tylko sztuka ewoluuje, ale postrzeganie sztuki ewoluuje, bo przypomniało mi się, że jakiś czas temu przy okazji rocznicy, wydaje mi się, że albo urodzin, albo śmierci któregoś z artystów, artystek, z artystów, właśnie chcieli tą rocznicę upamiętnić, opakowując jeden z budynków właśnie w ten sposób, który był sposobem tej wypowiedzi artystycznej właśnie twórców, co wzbudziło sprzeciw działaczy klimatycznych, bo było to po prostu, byłoby to działanie niezgodne może z taką polityką zrównoważonego rozwoju, która idzie za właśnie działaniami sprzyjającymi klimatowi. I to jest właśnie też niesamowite, to poddaję Państwu pod właśnie nawet jako taki temat dyskusji, na ile sztuka współczesna ma być poprawna politycznie, a na ile ma się ewentualnie sprzeciwstawiać
tej poprawności politycznie i czy może to robić po to, żeby wywołać na przykład dyskusje na tematy ważne, bliskie nam. A to jest taka praca, którą niezwykle lubię, Ai Weiwei'a, chińskiego artysty, który jest także artystą zaangażowanym społecznie i oprócz tego, że zaaranżował przestrzeń jedną z najważniejszych galerii Tate Modern, zaaranżował poprzez, właśnie za chwilę opowiem, co to jest za obiekt, poprzez pestki słonecznika. One do złudzenia przypominają prawdziwe pestki słonecznika, a są to pestki ceramiczne, wykonane ręcznie, pomalowane ręcznie. I właśnie Ai Weiwei, oprócz tego, że zaaranżował przestrzeń galeryjną, to także podziałał konceptualnie, jest to sztuka zaangażowania społecznie. Te pestki zostały zrobione przez społeczność miasteczka czy małe miasteczka niedaleko Pekinu, które słynęło jako z manufaktury ceramiki. Manufaktura, która została zamknięta, przyczyniając się do wzrostu bezrobocia w tym regionie. I co robi Ai Weiwei, co robi artysta? Artysta pochyla się nad tym problemem, zatrudnia tych właśnie mieszkańców do wykonywania swojej pracy, płacąc oczywiście im wynagrodzenie, ale też poruszając taką debatę na temat tego, czy sztuka w ogóle może być narzędziem społecznej inżynierii, czy sztuka może wpływać na społeczeństwa, czy może przeciwdziałać takim degradującym te społeczeństwa jakimś tendencjom. Oprócz tego zaangażowania społecznego jest tutaj też dużo symboliki. Ai Weiwei nazwał swoją pracę Sunflower Seeds, Sunflowers, czyli słoneczniki, nawiązując też do takiego motywu, jeden z cesarzy nazwał siebie słońcem, a swoich poddanych słonecznikami i to też jest taka trochę historia o relacyjności władzy do władzy i po prostu mieszkańców czy społeczeństwa. Trzeci etap czasu, pamiętacie tą świeczkę, która była właśnie symbolem upływającego czasu? Dzieło sztuki jest poddane czasowi. Może niekoniecznie akurat ten przykład jest przykładem celnym, bo tutaj głównie chodzi o takie przykłady z pogranicza właśnie happeningu, performance'u, eventu artystycznego, ale ja ten przykład lubię, bo ja też bardzo często go wykorzystuję, w jaki sposób wykorzystać ruch fizyczny, fizyczną aktywność, fizyczną potrzebę aktywności, sport w ogóle jako taki, do tworzenia dzieła, do tworzenia sztuki. W takich slajdach, które Wam pokażę, będą slajdy, gdzie zamykamy farbę w jajkach i rzucamy tymi jajkami na gigantyczny blade ram, tworząc dzieło sztuki. To jest też właśnie dzieło tworzone w czasie z wykorzystaniem energii fizycznej, tak bliskiej po prostu młodemu człowiekowi. Czy bardziej standardowy przykład Tadeusza Kantora, który dyrygował morzem. Ten etap konceptualny to jest właśnie już taki moment, w którym liczy się myśl, nie liczy się, ona jest u podstaw w ogóle działania artysty. Wcale nie emocja, wcale nie potrzeba gestu, wcale nie potrzeba materii, rzeźbienia w materii, materialności, ale potrzeba idei, potrzeba przekazania czegoś właśnie w oparciu o kontekst miejsca, w oparciu o kontekst historii, w oparciu o kontekst czasu. To jest zupełnie znakomity przykład antymonumentu. Para artystów postanowiła zmierzyć się z takim tematem, w jaki sposób upamiętnić faszyzm, w jaki sposób upamiętnić coś, co jest niezwykle niechlubnym i okropnym etapem, znaczącym etapem w dziejach ludzkości. W jaki sposób o tym opowiedzieć, w jaki sposób to upamiętnić. To, co widzicie tutaj, to jest taki gigantyczny monument. On się właśnie zaczął jako taki gigantyczny monument. Te górne zdjęcia to są właśnie takie zdjęcia z początku tej pracy. Ten monument był pokryty
ołowiem, taką warstwą ołowiu, miękkiego ołowu, w którym można ryć. Ryć takimi zwykłymi narzędziami, po prostu troszeczkę bardziej ostrymi i można w tym miękkim ołowie rysować. Ludzie zostali zaproszeni do tego, żeby wyrazić siebie, żeby opowiedzieć o swoich emocjach względem faszyzmu, że się z tym nie zgadzają, że jest im przykro i tak dalej. No po prostu wszystkie emocje, które temu towarzyszyły. A ten monument każdego dnia zapadał się o kilka centymetrów. I tutaj na tych dolnych zdjęciach widzicie już całkiem niski monument i ten moment, w którym on się zapadł już całkowicie, zupełnie podziemnie, stając się takim właśnie niewidocznym śladem czegoś, co było. No, już nie będę po prostu tutaj tłumaczyć Państwu, bo Państwo to doskonale zrobicie sami. Mnóstwo tutaj jest poezji, mnóstwo kontekstów, mnóstwo działań, które, z którymi po prostu można w wspaniały sposób z młodzieżą, dziećmi dyskutować. A sam ta praca kiedyś posłużyła mi do takiej pracy konceptualnej, w której właśnie zmierzyliśmy się z ideą pomnika. I ja mam w ogóle przygotowane takie hasła na różne pomniki, pomnik przyrody, pomnik matki, pomnik. Można tych pomników wymyślać sporo i zaprosić właśnie młodzież do tego, żeby wymyśliła jakąś ideę pomnika, który nie będzie monumentem albo będzie czymś nietradycyjnym, nie będzie po prostu statuą ze spiżu, tylko czymś, co właśnie w sposób wymowny, konceptualny opowie o danym wydarzeniu. A tutaj chciałam pokazać takie działanie w ogóle stowarzyszenia, które zrobiliśmy w 2012 roku i w którym też jest mowa o tym, że właśnie współczesny artysta wcale nie musi mieć tych umiejętności czysto manualnych, które są takie gdzieś tam jeszcze ciągle pokutują po prostu, że ten artysta to musi być taki sprawny manualnie. Wystarczy, że artysta na przykład jest pomysłowy, potrafi zobaczyć pewne rzeczy i wcielić je w życie niekoniecznie za pomocą własnych rąk, ale być może za pomocą, nie wiem, ekipy technicznej, którą zaprosi do tego działania. To jest rok 2012, moment, w którym znikały z powierzchni ziemi, z powierzchni Warszawy, z przestrzeni publicznej budki telefoniczne. I to był taki moment, w którym właśnie my, twórcy, no ludzie, którzy zainteresowani miastem, zastanawialiśmy się i myślimy sobie, coś trzeba z tym zrobić. To jest świetny temat do tego, żeby opowiedzieć o mieście. I to jest też świetny temat do tego, żeby wykorzystać te budki. Zaprosiliśmy artystów do pracy i zobaczcie, to nie są budki, które są pokryte jakimiś niesamowitymi grafitami, jakimiś, nie wiem, wizualnymi formami graficznymi, malarskimi. To są budki, które są troszkę właśnie budkami takimi konceptualnymi. Widzimy budkę, która jest wygłuszona i jest takim miejscem, w którym możesz się zamknąć przed zgiełkiem otaczającego miasta, zanurzyć się w ciszy. Jest budka, przez którą możesz popatrzeć trochę jak przez różową szybę albo przez różowe okulary na świat w innej perspektywie, w innym kolorze. Czy budka, która służy spotkaniu. No i właśnie i w książce Jerzy Ludwiński pisze o takich dwóch tajemniczych etapach. Etapie piątym i etapie szóstym. Etap totalny to jest etap piąty, w którym, tak jak pisze Jerzy Ludwiński, sztuka staje się powszechna. Zacierają się granice między twórcą i nietwórcą. W zasadzie twórcą jest każdy, artystą jest każdy, sztuka jest powszechna. I myślę, że to jest ten moment właśnie, w którym my jesteśmy, bo w ogóle badania dowodzą, że ponad 50% społeczeństwa uważa siebie za artystów. Super! Dlaczego artystą musi być tylko i wyłącznie artysta z dyplomem wyższej artystycznej uczelni? Oczywiście tutaj rodzą się problemy, za chwilę pewnie będzie jakoś procedowana ustawa o statusie artysty zawodowego, no to też pokazuje dynamikę tych czasów, w których żyjemy, ale właśnie to, że sztuka jest powszechna, to jest po prostu pewien fakt, który musimy, chcemy i fajnie byłoby zaakceptować. To, co tutaj widzicie, to są kadry z happeningów. Happeningi są teraz taką formą, gdzie właśnie można się wypowiadać artystycznie. Wcale nie trzeba być zawodowym twórcą, żeby wypowiedzieć się artystycznie, żeby sięgnąć po kontekst, w tym przypadku akurat motyw ze słynnego serialu, a wcześniej słynnej książki.
czy tutaj sięganie po język sztuki po to, żeby opowiedzieć o ważnym dla ciebie problemie. To jest etap totalny i coś takiego jak etap zero, w którym Jerzy Ludwiński pisze o jeszcze bardziej powszechnej sztuce, o czymś, co będzie zupełnie naturalne i gdzie wszyscy nawet nie będą tego nazywać sztuką, bo to będzie naturalne. I Jerzy Ludwiński jeszcze pisze o tym, że ludzie będą porozumiewać się ze sobą czymś na kształt telepatii. To pisze w latach 70., a teraz jak sobie myślę, co może być tym czymś na kształt telepatii, to od razu przychodzi mi do głowy oczywiście internet, media społecznościowe i czy faktycznie ten czas to nie jest takim czasem, gdzie my wszyscy jesteśmy twórcami i zanurzamy się w ideach, zanurzamy się w sztuce, no i fajnie jest się w tym odnaleźć, fajnie jest się tym cieszyć. I teraz właśnie chciałam Was zaprosić. I chciałam Was teraz właśnie zaprosić do takiej opowieści o tym, w jaki sposób ja wykorzystuję sztukę współczesną w swoich działaniach. Pokażę Wam właśnie slajdy, zdjęcia z moich lekcji z uczniami i uczennicami, czyli coś, co rozumiem, jest Wam bliskie i coś, co mam nadzieję właśnie też Was zainspiruje do działania i do pracy. I jak ja je prowadziłam, to w zasadzie nie zastanawiałam się od takiej strony metodologicznej, jak ta sztuka współczesna właśnie wpływa na te wszystkie wspaniałe procesy, jak kreatywność, jak kompetencje społeczne. Do czasu, kiedy nie zagadał mnie mój przyjaciel, wspaniały pedagog i cudowny psycholog i przez sporo czasu był takim moim współtowarzyszem w pracy i współpracownikiem. I Marcin Markiewicz, bo mowa o tym ekspercie wspaniałym, mówi: słuchaj, te działania, które robisz, fantastycznie wpisują się w treningi umiejętności społecznych. Słuchaj, ja robię treningi umiejętności społecznych, robię je jako psycholog, psychoterapeuta i używam tych samych schematów, które gdzieś tam są zalecane w tych treningach, ale ja czuję, że to nie działa. Otóż, co takiego u niego nie działało? Co takiego on chciał poprawić i w czym ja z tymi moimi działaniami mogłam mu pomóc, chociaż to złe słowo, bo my wszyscy działaliśmy i pomagaliśmy sobie nawzajem. W czym mogłam go uzupełnić? O, to jest lepsze słowo. Mianowicie w treningach umiejętności społecznych te umiejętności społeczne ćwiczone są bardzo często w formie takich scenek zaaranżowanych. To znaczy, mam problem z mówieniem o sobie albo mam problem z mówieniem komplementów. Mówimy o tym umiejętności społecznej, potem odgrywamy scenkę, aranżujemy tę scenkę, no i gdzieś tam jeszcze mamy jakąś pracę domową, nie chcę upraszczać, bo za tym idzie cała metodologia, naprawdę wspaniała, ale bardzo często zdarza się, że te scenki odgrywane są po prostu niewystarczające, są ciągle takimi sztucznymi scenkami, w których też bardzo często uczniowie, uczennice z zespołem Aspergera mają problem w ogóle z odgrywaniem ról, bo jest to po prostu pewna wspaniała cecha osobowości, która często rozmija się trochę z talentami takimi aktorskimi. Osoby ze spektrum autyzmu bardzo często nie będą miały takich umiejętności, żeby odegrać jakąś scenkę zaaranżowaną. I nagle się okazuje, że takie doświadczenie po prostu, w którym jesteś zanurzony w jakimś innym świecie, w innej materii, musisz zmierzyć się z tą materią, musisz zmierzyć się z jakimś zadaniem, musisz poprosić kogoś o pomoc, musisz posłuchać instrukcji, musisz, jest po prostu praktyką, jest po prostu ćwiczeniem umiejętności społecznych w praktyce. I teraz właśnie chciałabym Państwu pokazać te działania. I opowiedzieć, jakie konkretne umiejętności społeczne były właśnie ćwiczone podczas realizacji tych
tych działań. Otóż te treningi umiejętności społecznej wykorzystują sztukę współczesną do tego, żeby opowiadać o świecie, do tego, żeby ćwiczyć te umiejętności społeczne, które w momencie, kiedy my zaczęliśmy pracę nad tym projektem, to ja miałam w głowie taki podział, który właśnie jest podziałem trochę obowiązującym, taki podział na 6 głównych grup umiejętności społecznych, gdzie każda z tych grup no, odpowiada jakimś w ogóle też, znaczy przekłada się na jakieś metody pracy. Pierwsza grupa umiejętności społecznej, w ogóle w takim podziale z książki Trening zastępowania agresji Glicka i Gibbsa, to są te wszystkie umiejętności słuchania, umiejętności rozmowy, zadawania pytań, dziękowania, przedstawiania się czy mówienia komplementów. I okazuje się, że właśnie podczas takiej pracy, gdzie musisz trochę opowiedzieć o sobie, musisz powiedzieć, znaczy musisz, nie musisz, ale jest to po prostu naturalna sytuacja, w której widzisz zmagania się drugiej osoby z jakąś materią, z jakąś formą i podczas kiedy mówimy sobie, omawiamy sobie, bo na wstępie każdego treningu umiejętności społecznej mówimy sobie o jakiejś umiejętności społecznej, a potem tym ćwiczeniem sobie o tej umiejętności społecznej trochę przypominamy. I jak mówimy o tym mówieniu komplementów i o tym, jak to jest ważne, to nagle otwierają się takie furtki i takie możliwości do tego, żeby ten komplement w tej naturalnej sytuacji powiedzieć. Drugą grupę umiejętności społecznej to są takie zaawansowane podstawowe umiejętności społecznej, tak to jest nazwane według Gibbsa i Glicka, i to jest na przykład proszenie o pomoc i udzielanie instrukcji. Tu podczas tych zajęć my zmagamy się z różnymi materiami. Tutaj zobaczycie też takie na przykład materiały jak parafina, która żeby w ogóle zaistniała jako materiał plastyczny, to musi być podgrzana na maszynce elektrycznej, która rozgrzewa się do pewnej określonej temperatury. Parafina też ma 60 stopni, co nie jest wcale przyjemne, jeśli się i tak dalej. Są to materie, które wymagają dyscypliny, bo doskonale po prostu uczniowie i uczennice wiedzą, że jeśli nie wykonają czegoś zgodnie z instrukcją albo nie dostosują się do poleceń, to na przykład, no nie wiem, mogą rozlać parafinę, może stać się coś, co niekoniecznie zagraża im bardzo, ale no dotknięcie czegoś, co ma 60 stopni Celsjusza, powiedzmy, że jest już takim czymś, co dyscyplinuje takiego ucznia czy taką uczennicę. I to jest naprawdę świetne pole do tego, żeby te umiejętności w stylu właśnie proszenie o pomoc, czy udzielanie instrukcji, czy wykonywanie poleceń przećwiczyć. Trzecią grupą umiejętności społecznych to jest taka umiejętność kontrolowania emocji. Tutaj w tej sztuce jest, w tych działaniach jest bardzo dużo emocji. Ja mam takich uczniów i uczennice, które podczas w zasadzie kilkumiesięcznej pracy, bo naszą taką zasadą było wchodzenie na jeden pełny rok pracy systematycznej, cotygodniowej z daną grupą. Czyli przez jeden pełny rok, a z jedną grupą nawet mieliśmy tą możliwość pracy trzyletniej, co tydzień do tej samej grupy sześcioosobowej, od 6 do 8 osób, wchodziliśmy z działaniami, właśnie z tymi treningami umiejętności społecznej wykorzystujących sztukę. I okazywało się, że bardzo często, no, my mieliśmy ten czas, to znaczy no, uczniowie, uczennice mogli po prostu jakiegoś zadania nie wykonywać. My oczywiście nie naciskaliśmy i tam nie było absolutnie żadnej presji. Jeśli jakaś materia, a używaliśmy różnych materii, niekoniecznie sympatycznych sensorycznie, jak nie wiem, gips, parafina, klej na gorąco, jakieś farby, pigmenty, jajko. Jeśli to coś było wywoływało jakieś po prostu napięcie, to uczniowie, uczennice nie musieli po prostu w to ćwiczenie wchodzić, ale
najwspanialsze gdzieś tam dla mnie było to, że naprawdę nie było żadnego przypadku, a to było 6 grup w ciągu jednego roku, czyli naprawdę mieliśmy chyba 18 grup w przeciągu tych 3 lat, nie było żadnego przypadku, w którym ktoś nie podjąłby tego ryzyka. Po 6, po 7, po 8 razie, czasem po kilku miesiącach ktoś przełamywał swoje bariery, czy przełamywał swój strach, a o to też chodzi, o to, żeby właśnie w naturalnym procesie i w naturalnych warunkach przełamać, po prostu poradzić sobie ze swoimi obawami, poradzić sobie ze strachem. No i też nagrodzić samego siebie. W tej trzeciej grupie są naprawdę wspaniałe umiejętności społecznych, jak nagradzanie samego siebie, wyrażanie sympatii i miłości, czy radzenie sobie z własnymi uczuciami. Bardzo często jest też tak, że uczniowie z zespołem Aspergera, co pewnie doskonale wiecie z własnej praktyki zawodowej, niekoniecznie rozróżniają te wszystkie emocje. One emocje, które są smutkiem, zmęczeniem i tak dalej, całe spektrum emocji potrafią włożyć do jednego worka, którym jest złość. I właśnie te rozmowy, te działania pomagały nam w takiej rozmowie o zmęczeniu, o smutku, jeśli dany temat był właśnie jakoś w ten sposób postrzegany i tak dalej, i tak dalej. Czwartą grupą społecznych umiejętności, którą można ćwiczyć, to były takie alternatywne umiejętności wobec agresji, czyli w jaki sposób agresję zastąpić, co zrobić, żeby uniknąć bujek, co zrobić, żeby uniknąć kłopotów, jak reagować na zaczepki, jak negocjować. Szczególnie ta umiejętność negocjacji jest taką ważną umiejętnością, którą można ćwiczyć w grupach przy na przykład wykonywaniu wspólnej pracy, bo oprócz tego, że my tutaj mieliśmy taką możliwość i szansę na wykonanie swojej pracy własnej, to od czasu do czasu, tak powiedzmy, że średnio raz na 4, raz na 5 spotkań, wykonywaliśmy pracę wspólną, jakieś działanie wspólne, w której właśnie musieliśmy wynegocjować, czym ono ma być właśnie, czym ono będzie. No i piąta i szósta grupa. Piąta grupa umiejętności społecznych to są takie umiejętności radzenia sobie ze stresem. To jest takie radzenie sobie z zakłopotaniem, to jest także stawanie w obronie przyjaciela, to jest reagowanie na namawianie, to jest na przykład radzenie sobie z presją grupy, czyli wszystkie takie umiejętności właśnie wywołane presją grupy, o, że jesteśmy w jakimś wydarzeniu, jesteśmy jako społeczni, część społeczeństwa, część społeczności poddana różnym presjom, no i to, w jaki sposób sobie z tą presją poradzimy, zależy od nas. I to również podczas tych działań można naprawdę bardzo skutecznie trenować. Chociażby podczas jakichś właśnie działań związanych z happeningiem, performancem, które też podejmowaliśmy w swoich działaniach twórczych. No i ostatnia grupa umiejętności to takie umiejętności związane z planowaniem. I tutaj też oczywiście nasze treningi, w naszych treningach można było to ćwiczyć. Z umiejętnością planowania, z umiejętnością określania swoich możliwości, co ja potrafię, czego ja nie potrafię, z umiejętnością wyznaczenia sobie celu. I stawiania przyczyn danego problemu, że nie wszędzie te problemy mają taką przyczynę, jaka nam się wydaje. Skoncentrowaniu się na zadaniu. To były bardzo trudne wyzwania. Bardzo często po prostu były to materiały wymagające, które na przykład tężeją szybko, jak gips. I ja miałam po prostu takie doświadczenia, gdzie
gdzie w 10 minut musiałam ogarnąć całą grupę, a grupa tylko i wyłącznie mnie pytała, dlaczego takie ciepłe i co się za moment stanie, a ja w tym momencie kombinowałam, co zrobić, żeby im nie zastygły ręce w tym tężejącym gipsie i tak dalej, i tak dalej. To były w ogóle wyzwania, to trzeba było zaplanować i to też jest taka naturalna metoda do tego, żeby podjąć dobrą decyzję, kiedy coś zrobić, kiedy czegoś nie zrobić, żeby określić swoje możliwości, czy ja temu podołam, i żeby wyznaczyć sobie ten cel i też mieć decyzyjność w podejmowaniu działań. To sobie jeszcze szybko ja tak czuję, że to może być po prostu dla Państwa inspirujące. Zwyczajnie w świecie, kiedy widzicie te działania i są to takie po prostu praktyczne wskazówki do tego, w jaki sposób zaaranżować salę plastyczną. Tak jak widzicie też, czasem jest to większa grupa, ale staramy się, żeby te treningi były właśnie prowadzone w grupie od 6 tam do 8 osób. W takich mieszanych grupach, bo to nie tylko były uczniowie i uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli na przykład zespołem Aspergera. Za chwilę pokażę wam taki podział, w którym jest mowa w ogóle o wszystkich najbardziej przydatnych umiejętnościach społecznych i odnajdziecie w tym siebie i odnajdziecie w tym w ogóle po prostu taką, oto jest właśnie ta historia, o której opowiadałam. To był czas też właśnie wielkanocny, napiekłam strasznie dużo ciasta, gdzie te jajka wykorzystałam do tego, żeby zamknąć w nich kolor i przystąpiliśmy do działania, które bardzo wszystkich ucieszyło, które też było jakąś taką formą i ekspresji, i dyscyplinowania jednocześnie. Ale ta praca własna i sprawczość, i przede wszystkim sprawczość, która daje poczucie, właśnie wzmacnia poczucie własnej wartości, co doskonale znacie ze swojej praktyki. Sztuka współczesna ma tą właśnie niezwykłą moc, niezwykłą umiejętność, że jeśli zaczynamy w ogóle jakieś działanie, ja zazwyczaj zaczynam od pokazywania, prezentowania jednego, pojedynczego dzieła sztuki, wokół którego jakieś działanie, właśnie wokół którego są nasze warsztaty. I bardzo często te rzeczy, które robimy, które właśnie finalnie powstają, bardzo często są naprawdę, niczym nie odstępują od tych pięknych rzeczy, które są dziełem wybitnego twórcy i jak to wzmacnia to poczucie własnej wartości. Poza tym jest to świetny sposób na motywowanie takimi pozytywnymi komentarzami. Rzadko kiedy. Znaczy w ogóle mam taką metodę, taką zasadę, pewnie doskonale Państwu znaną, że buduję moją relację z uczniami, uczennicami na pozytywnych komentarzach i na motywujących komentarzach. Staram się nie mówić o trudnościach, bo o tych trudnościach bardzo często po prostu ci uczniowie słyszą ciągle na lekcjach. O tym, że nie słuchają, że czegoś nie robią, że o czymś znowu zapomnieli. To jest taka przestrzeń do tego, żeby im mówić, że po prostu z czymś sobie super poradzili, albo że mieli świetny pomysł na wykorzystanie jakiegoś materiału. To jest maszyna do malowania i jak widzicie, wystarczy do żyrandola przyczepić kawałek odciętej butelki z dziurką w nakrętce i próbować działać. Sam pigment i różne rodzaje spoiwa też może być świetnym pretekstem do działania.
To jest pigment ultramaryny, który można mieszać i z żółtkiem jaja, i z wodą, i z olejem, próbując swoich sił w różnej właśnie materii malarskiej. Oczywiście o wiele z tych rzeczy trzeba zadbać wcześniej, po prostu organizując sobie ten warsztat pracy, ale naprawdę wiele z nich da się pozyskać metodą recyklingową po prostu. Tak, tego jest dużo. I na sam może tutaj koniec jeszcze pokażę Państwu takie właśnie 20 umiejętności prospołecznych uznanych przez Goldsteina za najbardziej przydatne w życiu. I jak zobaczycie sobie je, to jest właśnie unikanie bujek czy reakcje namawianie, ale także obrona swoich praw, podejmowanie decyzji, poznawanie swoich uczuć, przekonywanie innych i tak dalej, to popatrzcie proszę na ten zestaw tych 20 umiejętności, odnajdźcie tam siebie i odpowiedzcie sobie szczerze, tak sami przed sobą, czy to jest tak, że ze wszystkimi jesteśmy, wszystkie te umiejętności mamy takie osiągnięte w stopniu wysokim, czy są takie umiejętności, których w zasadzie ciągle się uczymy, albo o których możemy powiedzieć, że no trochę ich jeszcze nie mamy. Ja bardzo często też daję albumy czy jakieś katalogi z wystaw sztuki współczesnej, gdzie właśnie mamy te 20 umiejętności prospołecznych i sobie rozmawiamy z uczniami i uczennicami, mówiąc, zobacz, to jest Marina Abramowicz. I ona zrobiła taki wybitny performance, w którym rozebrała się i pozwalała, jak gdyby oddała swoje, nie wiem, swoje ciało, swoje emocje ludziom zgromadzonym w galerii. O czym to mówi, w ogóle czego ona się nauczyła, albo z czym miała problem, albo z czym nie miała problemu. I uczniowie mówią, że to jest historia i opowieść o radzeniu sobie z presją grupy. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, te nasze doświadczenia czteroletnie, a nawet jeszcze moje gdzieś tam szerzej, głębiej sięgające w czasie, zamknęliśmy w takim pudełku. To jest pudełko, w którym jest 28 scenariuszy właśnie do takich działań, w którym według bardzo określonego layoutu, gdzie jest napisane, co trzeba kupić, w jaki sposób się przygotować, krok po kroku, jak to wykonać, są takie wskazówki dla nauczycieli i nauczycielek, jak podobne warsztaty przeprowadzić u siebie. To jest publikacja Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie i na samym końcu, jak będzie czas na pytania, to prześlę linka, bo ona jest także dostępna w formie elektronicznej. Ale zajmijmy się, oprócz tego, że bardzo chciałam Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób sztuka współczesna pozwala na rozwijanie tych umiejętności społecznych, to pozwala także na rozwijanie takiej umiejętności, która jest bardzo ważną umiejętnością społeczną, mianowicie kreatywności. I chciałabym, żebyśmy się trochę przyjrzeli temu słowu kreatywność, które naprawdę zrobiło ostatnimi czasy bardzo wielką furorę i wszelkie strategie instytucji kultury i strategie miast dotyczą kreatywności. A ja chciałabym, żebyśmy sobie zderzyli to słowo kreatywność z takim trochę może jeszcze innym rozumieniem tego słowa, tak jak no, gdzieś tam ja to rozumiem. Kreatywność, w której mamy w zasadzie tylko i wyłącznie swoją głowę i łączy się ona po prostu z wynalazczością, czyli z takim myśleniem, kategoriami potrzeb innej osoby, potrzeb moimi i pomysłami na to, w jaki sposób na te potrzeby odpowiedzieć. To, co widzicie na dole, na górze są to po prostu jakieś materiały kreatywne.
ja jestem w ogóle jakimś takim, taką raczej niezwolenniczką, o, żeby nie stawiać się tak bardzo antagonistycznie do tego i jakoś nieoceniająco. Ja nie jestem miłośniczką i zwolenniczką tego typu działań. Raczej wolę pustą kartkę i po prostu to, co z tą pustą kartką można zrobić, niż całe morze tak zwanych zestawów kreatywnych i materiałów kreatywnych, z których coś można wykonać, no bo wiadomo, że coś zawsze się wykona z tych materiałów. A tu na dole, co widzicie, o tym jeszcze trochę będzie mowa, bo jest to też świetny pretekst do tego, żeby zainspirować uczniów i uczennice i przeprowadzić naprawdę bardzo ciekawe, kreatywne działania z nimi. To jest Hindogu. Hindogu pisane przez CH, to jest taka sztuka, japońska sztuka absurdalnych wynalazków. To jest cała społeczność. To się ciągnie absolutnie latami. To nie jest naprawdę wymysł ostatnich lat, tylko to jeszcze w latach 90. Takie tendencje w społeczeństwie istniały. Właśnie przekrzykiwania się w różnym wykorzystywaniu, w pomysłach na wykorzystanie, na inne wykorzystanie przedmiotów. I teraz chciałabym Wam opowiedzieć o metodzie design thinking i zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie ta metoda jest Wam znana albo już z niej korzystaliście, ale ja chcę Wam opowiedzieć o takich moich sposobach na ćwiczenia w ramach właśnie metody design thinking, bo chciałabym Wam sprzedać po prostu jak najwięcej różnych metod na ćwiczenia kreatywne, żeby przeprowadzić cały proces kreatywny właśnie zgodnie z tą procedurą design thinking. Czym ta procedura design thinking jest? To jest taki pięciostopniowy proces, gdzie każdy z tych procesów się liczy, gdzie nie ma procesu bez procesu, który go poprzedza i nie ma procesu bez tego, który po nim następuje, gdzie o wynikach jakiegoś etapu, na przykład trzeciego, naprawdę decyduje zaangażowanie etapu pierwszego i drugiego i żadnego z nich nie można pominąć. Etap empatii to jest etap, w którym my naprawdę dogłębnie staramy się poczuć staramy się poczuć to, co potrzeby drugiej osoby czy społeczności, dla której chcemy coś zaprojektować, dla której chcemy coś wykonać. Potem następuje diagnoza potrzeb, czyli formułowanie celu. To jest naprawdę fantastyczna metoda na to, żeby precyzyjnie sformułować cel. Potem jest generowanie pomysłów i pokażę Wam takie kilka metod na to, w jaki sposób te pomysły generować. Kilka prostych ćwiczeń na jak największą ilość, jak najbardziej absurdalnych pomysłów, z których wychodzą potem wspaniałe i innowacyjne i rewelacyjne idee. Potem jest etap prototypowania i testowania, czy pomysł działa. Ja oczywiście nie podczas jednych lekcji, bo to, co widzieliście przed chwilą, to były po prostu pojedyncze lekcje. One oczywiście układają się w cykl, który właśnie nazywa się treningami umiejętności społecznych, ale są to pojedyncze lekcje. Tutaj mówię o procesie i takie procesy prowadziłam głównie z młodzieżą. Z dziećmi nie prowadziłam takich procesów, ale z młodzieżą i mam ze sobą doświadczenie kilkunastu grup i trzech czy czterech projektów, w ramach których właśnie wymyślaliśmy różne innowacje społeczne. Ten etap empatii, tu już nie będziemy sobie filmu oglądać, bo widzę, że jesteśmy, że mamy jeszcze tylko niecałe pół godziny. Etap empatii to jest takie wejście w buty użytkownika, jak pokazać jego perspektywę. To jest też jakaś taka umiejętność zadawania pytań. Czyli my przedstawiamy grupie naszych uczniów, uczennic sposoby na pytania, które nie są pytaniami wprost. Dajmy na to. Chcemy zaprojektować fantastyczny plac zabaw. To jest przykład. Fantastyczny plac zabaw wychodzący naprzeciw potrzebom społeczności podwórka, bo chcemy zmienić to podwórko. Chcemy
zrewitalizować to podwórko za pomocą sztuki. No to my nie zapytamy, jaki plac zabaw ty najbardziej chciałabyś mieć, bo zazwyczaj wtedy otrzymujemy odpowiedzi, które są po prostu odpowiedziami nie tyle, jaki plac zabaw ty chciałbyś mieć, tylko jaki plac zabaw znasz i jaki sobie przypominasz, że jest najfajniejszy, i o tym zazwyczaj ci nasi respondenci odpowiadają, prawda? Opowiadają o rzeczach, które znają, nie opowiadają o rzeczach, których nie znają. Steve Jobs mówił, gdybym zapytał człowieka, czy chce smartfona, to on w ogóle nie wiedziałby, o co chodzi i nie nazwałby tego przedmiotu smartfonem, bo nie znał tego przedmiotu wcześniej, nie mógł opowiedzieć o czymś, czego wcześniej nie znał przed wynalezieniem smartfona. Takie mam trzy sposoby na zadawanie właśnie pytań i na budowę na ten etap empatii. Pierwszym sposobem jest budowanie persony, czyli my sobie opisujemy krok po kroku z uczniami, uczennicami, robimy sobie opis tej naszej osoby, do której chcemy dedykować jakieś nasze działanie, swoje działanie. To jest taka informacja poprzedzona wywiadami, badaniem i my sobie to systematyzujemy i opowiadamy. Opisujemy jego cechy, jakie ma nawyki, jakie ma motywacje, jak się zachowuje, w jaki sposób spędza czas wolny. Opisujemy jego cechy charakterystyczne. Możemy to zrobić po prostu na kartce papieru, w notesie, na flipcharcie. Opisujemy sobie tą osobę, bo do tej osoby, szczególnie do tej osoby będziemy dedykować nasze działania. Inną metodą na ten etap design thinking, czyli na etap empatii, jest budowa moodboardu, czyli taka budowa klimatu tej osoby. Z gazet, z kawałków kolorowego papieru, z jakichś drobnych przedmiotów budujemy sobie tablicę inspiracji, tablicę, która nam opowie o tej osobie, o jej problemach, o jej sposobie spędzania czasu, o tym, zwizualizujemy po prostu sobie świat tego naszego odbiorcy, odbiorczyni. A trzecie takie ćwiczenie, które bardzo lubię i które jest takim ćwiczeniem, w którym my dogłębnie po prostu badamy potrzeby naszego odbiorcy, to jest taka mapa empatii. To, co tutaj widzicie, takie cztery formy graficzne. W pierwszej formie graficznej piszemy, co ta osoba mówi, co ta osoba myśli, co ta osoba robi i co ta osoba czuje. Podczas prowadzenia wywiadów z daną społecznością, na przykład podwórka, w którym chcemy przeprowadzić jakieś działanie rewitalizacyjne, bo ustalmy, że to jest naszym celem, na przykład takim rewitalizacja podwórka, to podejmujemy takie rozmowy i bardzo dosłowne cytaty piszemy do tej mapy empatii. Bardzo dosłowne cytaty. Potem piszemy nasze wnioski z tego, w jaki sposób definiujemy myśli tej osoby, to znaczy, co nam się wydaje, że ta osoba myśli, albo jeśli uda nam się wyciągnąć tą informację, to co ta osoba o danym zagadnieniu myśli. Co robi i co czuje. Podobnym schemacie. Powstaje taka mapa empatii. To jest nasza pierwsza taka baza, takie działanie badawcze, takie działanie, które nam pomaga stworzyć właśnie sobie taki obraz tej osoby, dla której coś projektujemy. Tej społeczności, podwórka, do której będziemy wchodzić z jakimś działaniem z pogranicza sztuki. Potem mówimy sobie o celu. I to jest bardzo ważne w tym etapie design thinking, żeby ten cel bardzo precyzyjnie zdefiniować. Określenie takiej istoty naszego działania. W tym bardzo pomaga takie ćwiczenie, które ja bardzo lubię, nazywa się drabina problemu, gdzie wychodzimy od problemu, a potem zadajemy je sobie bardzo często, drążąc dany temat, co moglibyśmy zmienić, jak moglibyśmy zrobić, w jaki sposób moglibyśmy zadziałać. Idziemy po tej drabinie do samej góry
gdzie na samej górze mamy już po prostu pewną skonkretyzowaną formułę i zadajemy sobie pytanie po co. Na samym dole gdzieś zadajemy sobie pytania, jak moglibyśmy. Przepraszam, tutaj nadaję z psem, jak moglibyśmy, a na samej górze tej drabiny opowiadamy sobie po co. Po co? I to będzie nasza odpowiedź na cel. Bardzo często podczas tego ćwiczenia, podczas takiego etapu przechodzenia od najniższego szczebla tej drabiny do najwyższego szczebla tej drabiny, faktycznie, jeśli mamy szczęście, to wyodrębnia nam się jeden bardzo konkretny cel. I ten konkretny cel jest właśnie naszą bardzo dogłębnie uświadomioną potrzebą tego działania. Trzecim etapem jest etap generowania pomysłów i to pewnie znacie ze swojej praktyki twórczej, a ja chciałam Wam opowiedzieć o takich różnych metodach na burzę mózgów, bo oczywiście jest metoda burzy mózgów taka, że wszyscy razem generujemy pomysły, ale jest metoda burzy mózgów, która jest metodą rysowaną, jest taka bardziej dla introwertyków pisana. Czy są też niestandardowe burze mózgów, które sama rzeczywiście jeden raz z uczniami robiłam, a to musi być grupa, która się bardzo dobrze ze sobą czuje, bo to jest na przykład taka tańczona burza mózgów, o której za chwilę. Ta tradycyjna, no to znacie ją, to jest metoda, w której idziemy na ilość. Nie blokujemy pomysłów, nie mówimy, że jakiś pomysł jest do bani, po prostu wymyślamy, generujemy jak największą ilość pomysłów, w tym pomysłów absurdalnych, bo największe innowacje zaczynają się od absurdalnych pomysłów. Największa innowacja angielskiej linii lotniczej zaczęła się od zupełnie absurdalnego pomysłu teleportera. Taka bardziej dla introwertyków burza mózgów, to taka burza mózgów pisana, gdzie każdy ma po prostu kartkę papieru. To jest taka zasada 6-3-5, 6 osób w grupie, 3 minuty na 5 jakichś haseł, które w te 3 minuty dana osoba wymyśli. Wymieniamy się kartkami i tak dalej, i tak dalej. Budujemy te hasła, te idee bazując na poprzednich ideach albo zupełnie jak gdyby tworząc je od początku w swojej głowie. I jest to bardzo fajna metoda, w której właśnie, no nie wiem, dla takiej grupy bardziej introwertycznej, w której możemy wygenerować bardzo dużo pomysłów. Prototypowanie to jest już po prostu potem z tej burzy mózgów, burzy pomysłów. Wybieramy te pomysły jakąś metodą selekcji, też są oczywiście w całej takiej tematyce design thinking, są różne metody na selekcję tych pomysłów. Z daną grupą decydujemy się na jakiś pomysł, zaczynamy prototypować. Może być to prototypowanie 2D, 3D albo scenki. Prototypowanie 2D to jest albo rysowanie takich storyboardów, gdzie ważna jest właśnie kolejność wykonywania jakichś elementów danej usługi czy danego działania, albo tworzymy moodboard, czyli taki klimat danego rozwiązania, albo bardzo konkretny schemat, w którym po prostu pokazujemy, jak ma coś funkcjonować, w jaki sposób ma działać. To jest takie rysowane prototypowanie 2D. Prototypowanie 3D no to już rodzaje makiet, takie makiety przestrzenne, fizyczne. Bardzo często używa się pudełek do tego, żeby te pudełka jakoś specjalnie opisać, zrobić na przykład opakowanie do jakiegoś produktu, a poprzez robienie opakowania my sobie zastanawiamy się po prostu, w jaki sposób to działa, albo po prostu budowanie makiety, albo budowanie z klocków Lego. Tutaj jeśli chcemy zrobić rewitalizację podwórka poprzez sztukę, fajnie jest pewnie wykonać taką makietę 3D, gdzie te rozwiązania mogłyby zaistnieć. I samo to prototypowanie jest świetną metodą do tego, żeby oprócz tego, żeby opowiedzieć o swoim pomyśle, to żeby go trochę zobaczyć, zadać temu pomysłowi pytania, zadać sobie pytanie, czy to ma tak funkcjonować i w jaki sposób powinno funkcjonować. To jest świetny sposób na to, żeby dopracowywać ideę. A scenki
no, po prostu odgrywanie jakichś scenek, gdzie też mamy ten czas i dystans na to, żeby coś usłyszeć, to trochę tak jak z opowiadaniem o jakiejś danej rzeczy, prawda? My musimy bardzo często coś wypowiedzieć po to, żeby siebie usłyszeć. Jak siebie usłyszymy, to nagle się do tego zdystansujemy i po prostu okaże się, że mamy nagle jakieś zupełnie inne rozwiązanie danej sytuacji. Potem jest etap testowania, to znaczy my już rzeczywiście wymyśliliśmy, że ta rewitalizacja podwórka to musi przebiegać w taki i taki sposób. Mamy tutaj fajne pomysły, jeden pomysł, drugi pomysł, trzeci pomysł. Idziemy z tymi pomysłami do ludzi, idziemy do społeczności, w której chcemy pracować. Być może z którymi też współpracowaliśmy nad tymi pomysłami i oceniamy, czy to rozwiązanie jest fajne, czy niefajne. I to są takie metody, które, nie wiem, nie są wcale moimi metodami, ale są używane. Wy możecie też znaleźć swoje metody na zadawanie takich właśnie szybkich ankiet, szybkich pytań, gdzie w skali kilkustopniowej możemy wyważyć, czy dany pomysł jest drogi, tani, nudny, wow, czy skomplikowany, czy prosty w obsłudze, gdzie możemy sobie na takim moodboardzie wypisać plusy, minusy danego rozwiązania, zagrożenia albo też jakieś niepewności, znaki zapytania. I Hindogo, o którym już wspomniałam, które jest taką metodą w ogóle pokazania po prostu, w jaki sposób my poprzez właśnie badanie potrzeb możemy zaprojektować jakieś działanie i wymyśleć to rozwiązanie, właśnie mając do dyspozycji tylko i wyłącznie swoją koncepcję, swoją ideę, swój pomysł, a dobierając po prostu samodzielnie metody rozwiązania tego danego zagadnienia, danego problemu. Ja przekonałam kilka takich warsztatów, gdzie właśnie punktem wyjścia było Hindogo i zazwyczaj były to świetne rezultaty, innowacyjne, bardzo pomysłowe i dające też dużo satysfakcji osobom projektującym, bo nagle się okazało, że wpadali na świetne pomysły. I teraz wykorzystując jeszcze powiedzmy 8 minut czasu, opowiem Wam o trzech bardzo konkretnych projektach właśnie zorganizowanych we współpracy z osobami ze stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. I ja zaraz o nich opowiem. Gdzie właśnie cały proces design thinking mogliśmy sobie prześledzić właśnie podczas pracy. To jest strona internetowa projektu Zaprojektuj Miasto. To jest program dla młodzieży, w której właśnie prototypowaliśmy rozwiązania, przyjazne rozwiązania dla miasta. Właśnie zastosowaliśmy tą metodę od diagnozy do prototypu, najpierw wchodząc w takie potrzeby bardzo konkretnej części społeczeństwa, bo to były rozwiązania dla osób poruszających się na wózku. Poprzez te wszystkie etapy, o których właśnie mówiłam, gdzie młodzież mogła zaprojektować te rozwiązania, sprototypować je, gdzie mogła poddać się temu twórczemu działaniu, jakim jest właśnie projektowanie innowacji, co widzicie tutaj na zdjęciach, to powstały bardzo ciekawe rozwiązania, na przykład pomocnika sklepowego dla osób niewidomych, bo to było, przepraszam, dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie tylko dla potrzeb osób poruszających się na wózku. Powstał pomocnik sklepowy w formie innego prototypu,
Powstały makiety na przykład uniwersalnych siłowni czy skateparku uniwersalnego i to były też takie świetne sposoby na to, żeby zastosować właśnie pomysłowość w praktyce, żeby też nauczyć się takiego projektowania rozwiązań w oparciu na przykład o rzemiosło tradycyjne, bo też bardzo często wykorzystywaliśmy drewno i pracownię stolarską do tego, żeby wykonać jakieś prototypy tymczasowe w formie makiet. I to jest jedno działanie. Kolejne działanie, które chciałam Wam pokazać. To jest projekt Szkoła Designu, w którym w zasadzie w 2015 roku zaczęliśmy ten projekt. On trwał do 2018 roku i w ramach tego projektu staraliśmy się zmienić przestrzeń szkolną, czyli badaliśmy tą przestrzeń szkolną, tak jak tutaj gdzieś mówiłam o tym, że można wyjść na podwórka i próbować stworzyć jakieś rozwiązania dla podwórka, to tutaj próbowaliśmy stworzyć rozwiązania dla szkoły i powstały bardzo konkretne pomysły na zmianę szkolnej przestrzeni. Je też w linkach po prostu będziecie mogli sobie zobaczyć, obejrzeć. To też właśnie był taki wspaniały pomysł na to, żeby młodzież miała to poczucie sprawczości i żeby miała takie poczucie wpływu. To jest drugi projekt. A trzeci projekt, o którym chciałam Wam powiedzieć, to on już może trochę bardziej dotyczy, nie jest realizowany z młodzieżą. Ale jest realizowane tą właśnie metodą design thinking. Wychodziliśmy od takiej bardzo konkretnej potrzeby tworzenia zabawki uniwersalnej, takiej, którą mogą wykorzystywać osoby w spektrum autyzmu, z tym, że mowa tutaj była o tym spektrum takim nisko funkcjonującym. Takim przyczynkiem do tego działania była historia mojej przyjaciółki, która jest wspaniałą ekspertką i zajmuje się profilaktyką i pracą z dziećmi w spektrum autyzmu. I do niej kiedyś przyjechała grupa z innego ośrodka duńskiego, właśnie zdarzył z bardzo dużą ilością kartonów, pudeł kartonowych, mówiąc, że właśnie oni robią takie tymczasowe zabawki, tymczasowe modele do tego, żeby usprawniać percepcję właśnie osobom, dzieciom w spektrum autyzmu. I chodzi o to, żeby po prostu jak najczęściej zmieniać, żeby one były tymczasowe, żeby one były po prostu łatwe do zmiany, żeby były tanie, żeby można było je popsuć i w zasadzie za moment przerobić na coś nowego. Czyli nie bazować po prostu na jakiejś jednej, drugiej rzeczy, tylko mieć po prostu tymczasowe takie formy. I to była taka przyczyna do tego, żeby porozmawiać w ogóle z dziećmi o potrzebach dzieci w spektrum autyzmu, czyli po prostu ten etap empatii, prawda? W jaki sposób percepują osoby w spektrum, co im przeszkadza, w jaki sposób odbierają świat. To były pogłębione dwa spotkania, także spotkanie z osobą dorosłą w spektrum autyzmu, która opowiadała o tym, jak wyglądał jej świat, kiedy była w tym wieku, w którym były uczestnicy i uczestniczki naszego działania. I to był ten moment pierwszy, potem było oczywiście stawianie sobie takiego bardzo konkretnego zadania projektowego, czyli tego celu, czyli ta diagnoza przekuła się w takie pytanie, po co my to robimy, co my chcemy osiągnąć, a potem było prototypowanie i chciałam też powiedzieć, że te prototypy wymyślone przez uczniów i uczennice potem zostały zrealizowane w formie już takich prototypów nie tymczasowych, a takich prototypów już bardziej funkcjonalnych przez grupę projektantów. Za chwilę pokażę
pokażę, w jaki sposób projektanci przyłożyli te działania i te pomysły uczniów i uczennic właśnie w takie już formy bardziej właśnie funkcjonalne. To jest taka gra w faktury, różne faktury. Tutaj mamy faktury, a tutaj mamy kształty. I zadanie polega na tym, żeby kształt w danej fakturze ułożyć w odpowiednim polu. Inny przykład. Widnokrąg. Jest to rzecz, która jest wykorzystywana w profilaktyce i w działaniach takich profilaktycznych dzieci niedowidzących, czyli też kontrastowość faktury, podświetlany tablet ze zmieniającymi się różnymi motywami graficznymi. To jest projekt też pani Jurek, różne faktury i memory fakturowe. Coś, co też było takim ciekawym pomysłem uczniów i uczennic i zostało przełożone po prostu na taką już formę bardziej, no nazwijmy to profesjonalną, bardziej funkcjonalną. W jaki sposób znaleźć pary faktur? To jest gra w statki, ale też właśnie w formie fakturowej. No i może jeszcze tą pokażę. Klocki formy zaprojektowane przez Cosmos Project, gdzie według schematu po prostu powtarzamy schemat w formie takich układanek. No i to jest też właśnie przykład na to, już skończył udostępniać, to jest też przykład na to, w jaki sposób projektowanie, design, sztukę wcielić właśnie w takie działania kreatywne i w takie działania z pogranicza design thinking, w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby bardzo konkretnej grupy poprzez właśnie działania z uczniami, uczennicami, a potem z projektantami czy z projektantkami. To w zasadzie z mojej strony tyle. Chciałabym Państwu oddać teraz też przestrzeń do tego, żeby zadawać jakieś pytania na czacie, ewentualnie dać mi właśnie chwilę na to, żeby jeszcze też umieścić jakieś swoje linki, o których mówiłam. Napiszę teraz na czacie swój adres mailowy. Bardzo proszę tych z Państwa, którzy potrzebują jakiejś informacji, potrzebują jakiegoś linka, potrzebują być może tego pudełka ze scenariuszami w formie fizycznej, to proszę po prostu do mnie napisać i z przyjemnością odpowiem. Także nie wiem, czy Państwo tutaj po prostu jeszcze macie jakieś do mnie pytania, czy wyczerpałam już temat. Także zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi materiałami. Tak jak mówię, zachęcam do tego, żeby do mnie napisać. No nie wiem, no z mojej strony to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że przede wszystkim moim celem było jak najszerzej Państwa zainspirować. Moim celem było nie tyle opowiedzieć o swoich doświadczeniach, chociaż poprzez moje doświadczenia po prostu najłatwiej mi jest w ogóle opowiadać o sztuce, bo to w jaki sposób ja ją postrzegam, w jaki sposób ją właśnie wykorzystuję w swoich działaniach, no to myślę, że to po prostu to jest gdzieś tam najbardziej przekonujące i mam nadzieję, że przekonałam Państwa do sztuki współczesnej
i że po nią sięgniecie. Ten filmik, który widzieliście na samym początku, który gdzieś tam rano zdecydowałam dla Państwa nagrać, to jest taki mój sposób na opowiadanie o sztuce współczesnej, który z powodzeniem możecie Państwo brać i wykorzystywać w swojej pracy. Absolutnie wszystko, co tutaj widzieliście, z powodzeniem możecie brać i wykorzystywać. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, w jaki sposób to zrobić, przeprowadzić, albo jakieś pytania o materiały, gdzie je kupić, albo w jaki sposób je zorganizować, to też piszcie, bo też z przyjemnością mam nadzieję, że po prostu pomogę. Więc no nie wiem, no tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Edyto za wystąpienie. Jeszcze ostatni moment na pytania, ale już widzę, że Państwo też nas opuszczają, więc dziękuję bardzo i zachęcam do odzywania się. Dziękuję i do widzenia, do usłyszenia.